Intensywny wysiłek fizyczny jest związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różne składniki i minerały i powiedzmy formy energetyczne, czy to w postaci, prawda, aminokwasów, czy to w postaci cukrów, węglowodanów, czy też w postaci białka. Wszystko zależy od formy wysiłku fizycznego, czy jest to wysiłek siłowy, wydolnościowy, to jakby forma wysiłku, czas jego trwania definiuje rodzaj suplementacji, jaką powinniśmy stosować. W ubiegacza na pewno normalne, zwykłe bieganie codzienne, rekreacyjne nie wymaga jakichś nasilonych form suplementacyjnych. Natomiast u osoby, która przygotowuje się do czy też przebiegnięcia półmaratonu, maratonu, czy też trenująca intensywnie, gdzie celem treningu jest poprawa, zwiększenie wydolności i wytrzymałości, na pewno taka suplementacja może być wskazana, ponieważ niestety obecne produkty spożywcze, które są nam oferowane, nie są takiej jakości i przyswajalność i ilość niezbędnych czy aminokwasów, czy też mikroelementów w diecie jest zbyt mała, żeby zapewnić i zaspokoić potrzeby organizmu. Dlatego czy to rozgałęziane aminokwasy, czy też formy, prawda, węglowodanowe przyjmowane przed i po wysiłku są potrzebne w prewencji tego syndromu przemęczenia.